ludzkiej mitologii możemy spotkać wiele przykładów zaginionych lądów. Naukowcy i rządni przygód-odkrywcy już od lat poszukiwali różnych legendarnych lokacji, które dzięki swojej popularności przetrwały do dziś, często pojawiając się w kulturze. Atlantyda, Góry Księżycowe, Shangri-La budowały wyobraźnię ludzi już od wielu dziesięcioleci. Z tym, że w międzyczasie niemalże w zapomnienie popadła inna niesamowita kraina, czyli słynna m.in. z greckich podań Hiperborea. Zdaniem Greków miała to być cywilizacja konkurująca z Atlantydą, skryta za nieprzeniknioną drogą, nie do przebycia ani pieszo, ani okrętem. Kwitnąca tam cywilizacja miała być najpotężniejsza na świecie, jej mieszkańcy byli nieśmiertelni i funkcjonowali obok bogów. Co więcej, zgodnie z podaniami rządzili nimi kapłani Apollo, a sam Bóg Słońca przebywał tam raz na 19 lat. W samym mieście rozwijała się zarówno technika, jak i kultura, a słońce schodziło tam tylko na godzinę każdego dnia. Podobno to właśnie stamtąd pochodził słynny Pitagoras. Potencjalna lokalizacja tej tajemniczej krainy już w starożytności wzbudzała wiele ożywionych dyskusji. Hekataios z Miletu umieścił ją m.in. za górami ryfejskimi, czyli dzisiejszymi Sudetami. W pewnym sensie takie umiejscowienie tej boskiej cywilizacji pasowałoby do teorii o starożytnych Lechitach, szczególnie biorąc pod uwagę, jak istotny dla dawnych Słowian był kult Słońca. Ponadto zgadzałaby się z tym również sama nazwa tego ludu, Hiperboreanie, ponieważ mieszkali oni ponad Boreaszem, wiatrem północnym, którego ojczyzną miała być Tracja. To oczywiście jedynie jedna z teorii, a możliwych lokalizacji tego starożytnego ludu jest tyle co samych badaczy. Inne podania twierdzą, że leżał on za Oceanem Północnym, na wyspach Bieguna Północnego. Wtedy, gdy teren ten wciąż miał być ciepły i życzliwy dla człowieka. Na obecną chwilę zdecydowana większość naukowców powątpiewa w istnienie Hiperborei. Oczywiście znajdą się i tacy, którzy uznają ją za faktyczny ogród Eden, z którego wywodzi się całe życie na Ziemi, jednak jest to jedynie margines. Co ciekawe, badania prowadzone niezależnie przez naukowców ze Skandynawii, USA i Rosji udowodniły, że od 30 do 15 tysięcy lat temu klimat w Euroazji Północnej oraz w Arktyce był zbliżony do warunków śródziemnomorskich znanych m.in. przez Greków. A zatem, niezależnie od jej dokładnej lokalizacji, Hiperborea mogła faktycznie istnieć. Zgodnie z legendami, mieszkańcy tej krainy, czyli Hiperborejczycy, prowadzili beztroskie i szczęśliwe życie wolne od chorób, cierpień i wojen. A nasyciwszy się nim, odbierali je sobie skacząc ze skały w morze. Mając to na uwadze, trudno jest się dziwić, że zarówno legendy o Hiperborei, jak i Atlantydzie i innych zaginionych lądach skutecznie skłócają ze sobą badaczy. Jakby nie patrzeć, uznanie istnienia rozwiniętej cywilizacji, która mogła istnieć przed tysiącami lat, stoi w zupełnej sprzeczności do obecnych prawideł nauki, zgodnie z którymi ludzka cywilizacja żyła wówczas w jaskiniach. No, chyba że uznamy, iż opowieści o niezwykle wysokim wzroście mieszkańców Hiperborei to nie symbolika, ale kolejny dowód na istnienie mitycznej rasy gigantów. Czy zatem Hiperborea istniała naprawdę? Niewykluczone, że przy obecnym podejściu do starożytnych źródeł możemy nigdy nie poznać odpowiedzi na to pytanie. No i cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, iż przypadł Wam do gustu i oczywiście zapraszam do wyrażania opinii w komentarzach. Jednocześnie chciałbym zachęcić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda oraz wsparcia nas na Patronite lub poprzez uruchomiony niedawno sklep internetowy na stronie kapsel.pl. A na ten moment chciałbym życzyć Wam wszystkim miłego dnia i do usłyszenia już wkrótce.